Witajcie kochani, z tej strony Nicole i dzisiaj mamy 19 lutego i dzisiaj jedziemy do kliniki z kotlecikiem, a ja zapitalam napadok po niego w białych forsach i mam już one są już całe brązowe. Mam nadzieję, że ktoś mi poda tego konia, bo akurat widzę, że jedzie siano tam. No i będziemy się zaraz szykować i zbierać do kliniki, bo chcemy wszystko zbadać. Oczy, zęby, plecy, wszystko. Także no. Dobra, umyłam sobie to winuszki i zaplotłam ogonek i związałam tutaj gumeczką. Posmarowałam też dupkę. Przyszykowałam też kantary. Dwa kantary biorę. Jedną lążę, bata i ochronę się transportu, to w nich on jedzie. Dobra, jeśli chodzi o kantary, to jeden taki biorę i jeden taki, chyba w tym sensie pojedzie po prostu, a ten drugi będzie zapasowy. Derki to biorę dwie, w jednej on jedzie, to będzie ta... O, idę, zaraz pokażę bliżej. Tam kowal jest, to nic nie słychać, tak jak będę mówić. Taka granatowa, w co poprzednio chodziliśmy na treningi i tak dalej. I drugą biorę tą taką zieloną, może pamiętacie, taka jest z kapturem na szyję. To biorę dwie po prostu na wszelki, jakby nie wiem, trzeba było, jakby się spocił ze stresu czy coś, trzeba było mu jeszcze szyję wytrzeć, co się no, wysuszyć. Biorę ogólnie plecak, plecaką mam picie i ciastka i paszport, no i pieniądze. Sonet sobie tęczy, bo nie lubi kowala i dźwięków tych różnych, więc sobie kręci się po korytarzu. Właśnie się zastanawiam, czy brać długi bat, czy po prostu zwykły, na wszelki, gdyby nie chciał wyjść do przyczepy. Chyba biorę tylko zwykły. Po co drugi? Dobra, aderka jest właśnie taka. Jest soneciku. Dobra, założyłam jeszcze sonecikowi plandekę na derkę polarową, żeby jakby tam, nie wiem, deszcz czy coś, bo akurat teraz pada, żeby nie zmukła mu tamta derka. Też już mamy ochraniaczki transportowe. One są ciutkie, za małe, ale będą git. Przygotowałam tutaj wszystkie rzeczy już do tego, żeby wziąć ze sobą. Także no dobra, sonecik tutaj, i tutaj sobie poczeka chwilkę i będziemy się już pakować do przyczepy. Dobra, ja przyszłam do kanciapy tutaj, mam widok na przyczepę i Helena bierze Soneta i będzie go wprowadzać. Podejrzewam, że za pierwszym razem on będzie git, ale jestem ciekawa, jak on właśnie będzie po prostu z kimś innym, bo on po prostu przy mnie zawsze odwala, nie? A przy innych będzie raczej grzeczniejszy, także czekam przyczepę w tej w kanciapie i patrzę, mam widok na przyczepę, będę patrzeć, jak to wszystko wygląda, nagram wam. Dobra, okno jest brudne, ale już idą. Tam trzymają lążę, ale mam nadzieję, że się normalnie da wprowadzić i się... O, i co? I co? No i właśnie. I tak myślałam. Dobra, na dwie lążę udało się wprowadzić konika. I już jest w przyczepie. I idziemy. Ja wsiadam i jedziemy już. Dobra, dojechaliśmy do stajni, mamy troszkę opóźnienie, więc stoimy w boksie, też byliśmy wcześniej. Zajmuję sonecikowi ochraniaczki i zostawiam go tutaj już w boksie, będzie sobie czekał. Dobra, dostaliśmy zielone światło, więc idę po sonecika, idziemy na stanowisko i będziemy się badać. Cześć piękny, idziemy? Dobra, stępujemy tutaj w zadaszonym miejscu i czekamy, aż nas zawołają na stanowisko. Sonecik jakoś bardzo grzecznie się zachowuje, o dziwo. Myślałam, że będzie gorzej. Okej, robiliśmy próby zginania i dwa tyły są pozytywne, więc robimy RTG wszystkich nóg. Zestawy skokowe, tyły i przody coś tam. Sonec dostał drugą sedację, bo jedna była taka lekka. I nie chcę teraz wejść znowu do boksu takiego klinicznego. Teraz dostał drugą dawkę sedacji i czekam, aż zacznie zasypiać. No i jak będzie już taki... już śpiący, to mam podejść już do tego wejścia i wchodzić. Także mam nadzieję, że uda nam się już wtedy wejść. Musiałam biegać z nim na kole, przód, tył, podganiać, bo nie chciał go lochować. Powiem wam, że ja się bardziej nalążowałam niż on. Ja już jestem padnięta, jeśli chodzi o moją kondycję, chyba muszę wrócić na siłownię.
Dobra, jesteśmy już w boksie. Senesior wysikał się, o dziwo. Zrobiliśmy mu, odsukaliśmy plecy, bo ma zwrotnienia w krzyżowo-biodrowych. Chodź tu, Senet. Nie jedz, no. Nie jedz. Ma zwrotnienie krzyżowo-biodrowych. W tyłach nie ma, ale ma w przodach trochę. Przednia prawa. A ma tam pod pęciną i lewa ma lekko koronkę. Dostał zastrzyk takiego preparatu, który ma hamować rozwój tych całych zwrotnień, także mam nadzieję, że to pomoże i będziemy tak musieli co rok, jak raz na rok po prostu robić ten zastrzyk. Dowiedziałam się też o jak to się nazywa, o szczepienia, jeśli chodzi o herpes i o wściekliznę i wściekliznę powiedzieli mi, że bez sensu, a herpes to też, żeby nie robić starszemu koniowi, bo to mocno obciąża po szczepieniu ogólnie no, organizm. Także no. Idę z ochraniaczami już do Seneta zakładać, bo powoli będziemy się zbierać. Dobra, Senesior jest tutaj. Idę do niego zaraz zakładać te ochraniacze. Jeśli chodzi o zęby, to weterynarz powiedział, że one są zmienione, ale że nie ma potrzeby usuwać jakby je na siłę, bo jak już usuwać, to trzeba było całą górną szczękę. Ona wcale nie jest jakoś bardzo zła, bo tylko jeden ząb jest boczny, taki bardziej zmieniony. Tylko że no, on go nie boli, nie wskazuje żadnych właśnie bólowych oznak, więc po prostu zostawić i obserwować, robić po prostu raz na pół roku zdjęcie tej RTG i patrzeć, czy się coś zmienia bardziej, szybciej się rozwija ta zmiana, czy nie. Więc odpuściliśmy to wyzerowanie zębów, bo to też no dużo dużo roboty, dużo stresu dla konia, później też wyłączenie zjazd na jakiś czas właśnie gojenie i tak dalej, że po prostu po co na siłę to robić, jak można tego nie robić. I po prostu trzeba obserwować, więc jest, ja się cieszę. Jeśli chodzi o oko, to lewe jest prawie że nie widzi. Widzi tylko jakieś tam mgłę zbliżającego się obiektu, a prawe jest zdrowe, także to też ok. A jeśli chodzi o krwiak, to mamy przez 2 tygodnie mieć tylko stęp i małą kwaterkę na padok, a następnie po tych 2 tygodniach powoli wdrażać po 5 minut kusa i później już powoli powiększać jakby wysiłek jego. No, ja majaczę ogólnie na tym filmie jak jakaś powalona i nie umiem się wysłowić, ale to też jest pokręcony dzień dla mnie. Jesteśmy pierwszy raz w ogóle w klinice i się cieszę, że udało nam się zbadać całego koniczka naszego. Takie najważniejsze rzeczy mamy przebadane, wiemy, gdzie są zwyrodnienia. Dostał konik, zostały strzykane plecki i dostał konik właśnie preparat, który ma pohamować rozwój tych zwyrodnień, także mamy nadzieję, że on pomoże. Założyłam już mu ochraniaczki. Senesior co prawda jeszcze śpi i mam nadzieję, że się szybciej rozbudzi, bo chcemy się wpakować i już jechać. Muszę załatwić kwaterkę. Może w międzyczasie właśnie teraz zadzwonię do właściciela stajni o kwaterkę spytać. No, właściciel stajni się zdziwił i będzie myślał, gdzie zrobić kwaterkę. No i trzeba będzie przez 2 tygodnie kwaterka, siatki z sianem, żeby miał co jeść. I jakoś tak. Dobra, przyjechaliśmy. Wyciągamy konika, idzie do boksu, gdzie się dostanie tylko siano bez kolacji. Dobra, konik w boksie cały jest zdrowy. Zajmuję mu te derki, zakładam padokową, w której on teraz chodzi. Smaruję jeszcze dupkę liotonem i to będzie tyle. Ma tylko sianko na noc, wybrałam mu jedzonko, bo zapomniałam zadzwonić akurat, żeby nie pisali i nie sypali mu. Także Senesior dzisiaj jeszcze bez kolacji, a już jutro normalnie śniadanko i na padoczek mały. No a tu mamy właśnie okienko weterynaryjne, proszę bardzo. Co by widać, zaraz pokażę drugą kamerkę z flashem. O, właśnie takie okienko weterynaryjne, gdzie jest ten krwiak. Tu takie szybkie włączenie, nie patrzcie jak wygląda, mam włosy pod swetrem. Byłam szybko posmarować sobie dupę z rana, akurat już jest drugi dzień. I muszę jechać dalej. I ogólnie to ze wczoraj chyba jeszcze nie powiedziałam, bo nie przyglądałam tych filmików, co nagrywałam jeszcze, bo nie montowałam. Ale dogram jeszcze dodam 2 razy. Sonet ma teraz wpis w paszporcie, który wyłącza go z obiegu pokarmowego człowieka. Zaproponował nam weterynarz, żeby coś takiego podpisać. Jak nie mam zamiaru go
wysyłać do Rawicza. Więc mamy jeszcze taki, zostaliśmy wniosek i taki wpis w paszporcie, więc spoko. Będziemy teraz tylko mogli zrobić sonetę, karmę dla psa. Zawiesiłam sonetowi na kwaterce sianko w siatce i sama już wracam do domku. Jestem padnięta po całym dniu i chętnie bym odespała, ale nie odeśpię. Także no, takie buty. Chyba wszystko powiedziałam, ale może jak coś mi się jeszcze przypomni, to dogram. No. Takie buty, jeśli chodzi o klinikę. Dobrze, że nie jest aż tak źle. Nie jest aż najlepiej, ale nie jest bardzo źle, także jest okej. No, zostawcie łapkę w górę, komentarz, zasubskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!